Dzisiejszy temat, kolejny temat wzrostowy, żeby już przejść do słowa, które mamy na dzisiaj przeznaczone, jest wzrost poprzez wzmacnianie swojego właśnie ducha. Bo też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że jesteśmy czym? Duchem mającym duszę i mieszkającym w ciele, tak. I to jest prawidłowa definicja biblijna naszej istoty. Jesteśmy duchem mającym duszę i mieszkającym w ciele. I te trzy sfery, które składają się na całą naszą osobowość, stworzył Bóg. Bóg stworzył każdą z tych sfer. Duchową, duszewną i cielesną. I każda z tych sfer ma swoje przeznaczenie, ma swoją charakterystykę. I każda z tych sfer jest ważna i najważniejsze, każda z tych sfer chwali Boga, może chwalić Boga, ale to jest jeszcze przed nami, to będziemy jeszcze na którymś następnych spotkań troszkę się nad tym zastanawiać. Więc te trzy sfery, które mamy w sobie, duch, dusza i ciało, one są odpowiedzialne za kontakt z trzema sferami, które Bóg stworzył na świecie, tak? To jest sfera fizyczna, psychiczna i duchowa. No i oczywiście nasz duch jest predysponowany do tego, aby łączyć się z Duchem Bożym. Nasz duch. I o tym dzisiaj będę chciał mówić. Dzisiaj będziemy mówić o wzroście w duchu i od razu podkreślę to, to chodzi o naszego ducha. Naszego. Nie mówimy teraz o wzroście w Duchu Świętym, bo Duch Święty jest osobą Bożą. Tak? Nie możemy stymulować jego wzrostu, nie da się. Ale możemy stymulować wzrost naszego ducha. Więc nasz duch dla podpowiedzi w Biblii zawsze jest duch ludzki pisany z małej litery. I bardzo łatwo jest odróżnić, czy Biblia mówi o Duchu Świętym, który jest pisany z dużej litery, czy Biblia mówi o naszym ludzkim duchu, kiedy jest pisany z małej litery. To jest bardzo czytelne i kiedy będziecie czytać, to pewnie też wyłapujecie te momenty. Więc czy dbanie o naszego ducha ma znaczenie i czy to ma sens dla nas chrześcijan? Czy my w ogóle powinniśmy zajmować się taką sferą, której nie widać, nie słychać specjalnie, ona jest gdzieś wewnątrz, ona się tak nie manifestuje jak nasze ciało? Czy to ma sens według słowa Biblii, według Słowa Bożego, żebyśmy się zajmowali, dbali właśnie o tą sferę? Moja odpowiedź jest taka, ogromną, dlatego że nasz duch jest predysponowany do tego, żeby łączyć się z Duchem Bożym. I nasz duch musi mieć wpływ na całą naszą cielesność i całą naszą istotę, czyli myślę tutaj o duszy. To jest druga księga Mojżeszowa i werset brzmi tak. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali, czyli nie słuchali głosu Bożego, tak? Bo Mojżesz był posłany przez Boga jako odpowiedź na modlitwy. Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha. Czyli duch ludzki był stłamszony między innymi z powodu ciężkiej pracy. I Izraelici nie słuchali Mojżesza ze względu na ciężką pracę i upadłego ducha. U nich duch ludzki był rozbity. Duch ludzki był stłamszony. Bóg posłał im Mojżesza, ale ze względu właśnie na tą sytuację ducha ludzkiego nie było połączenia. Oni nie odbierali słowa. Kiedy Mojżesz do nich mówił, to im się to jawiło jako baśnie. Pomimo, że oni się modlili o to, że oni wołali do Boga Jahwe, że oni oczekiwali Jego wybawienia, że oni krzyczeli jak gdyby w ciężkiej sytuacji, kiedy przyszło rozwiązanie, kiedy przyszło Boże rozwiązanie, oni nie byli w stanie Go rozpoznać. Gdy ciało ludzkie i dusza człowieka są chore, to idziemy zazwyczaj do lekarza, tak? To jest naturalna sprawa, jeżeli mamy chore ciało albo chorą duszę, emocje, psychikę, to idziemy do lekarza, tak? Są jakieś medykamenty, są jakieś sposoby leczenia. Ale kiedy duch ludzki ma się źle, często zostawiamy go samemu sobie. Nie szukamy dla niego lekarstwa. Więc kiedy Izraelici słuchali odpowiedzi Bożej dla swojej sytuacji, nie mogli jej rozpoznać, nie mogli ją przyjąć i znamy tą historię, że bardzo Mojżesz miał tam mocno podgórkę, dlatego że
był w zasadzie ustawiczny problem. I ten problem był nie tylko z momentem wyjścia, nie tylko do momentu wyjścia, ale on był przez całe 40 lat. Tak, to była jedna udręka, dlatego że ten duch rozbity, on był cały czas w nich, pomimo że oni już wyszli z Egiptu. Ale są sytuacje, które pokazują nam odmienny stan rzeczy, że duch ludzki może się mieć dobrze. To był taki negatywny przykład, ale zobaczmy, zresztą Księga Daniela ostatnio była omawiana, więc wszyscy ją znają na pamięć. Już nie trzeba wyświetlać 5.12. Każdy pewnie ją ma w głowie i też według przekładu warszawskiego. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha. On został tym, kim został, między innymi albo z powodu tego, że miał nadzwyczajnego ducha. W Biblii Gdańskiej jest fajny, inaczej przetłumaczone jest, bo miał obfitego ducha. To mi się też bardzo podoba. Daniel miał bardzo obfitego ducha. Jakkolwiek to rozumiemy, to Biblia Gdańska nam podaje. I co ten obfity duch w Danielu uczynił? Dał mu wiedzę, dał mu rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek, do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezmą Daniela i niech poda wykład. Oczywiście do tego wszystkiego włączył się Bóg, ale tak jak powiedziałem na poprzednim studium, stacją dokującą dla Ducha Bożego w nas jest nasz ludzki duch. Tam następuje połączenie. Wiecie, jeżeli, jeszcze taka mała dygresja, jeżeli do naszego ducha, nasz duch nie zostanie zjednoczony z Duchem Bożym, to jest ta stacja, ja to tak bardzo technicznie nazywam, taka pusta. Co się wtedy dzieje? Że ludzie szukają substytutów, że ludzie szukają zamienników. Kiedy Ducha Świętego nie ma w nas, pozostaje puste miejsce. I jest cała gama zamienników stosowana przez diabła, który próbuje tam wsadzić, żebyśmy myśleli, że jesteśmy kompletni. Są inne bóstwa, są różne używki, są różne pragnienia, które zajmują to miejsce. Albo człowiek żyje w poczuciu takiego głodu cały czas i ciągle czegoś poszukuje. No więc to jest przykład Daniela. Ale takich przykładów jest więcej. Piąta księga, już nie będziemy wyświetlać, piąta księga Mojżeszowa mówi o Jozuem. I tak samo, piąta księga Mojżeszowa, 34:9, możecie sprawdzić sobie w domu. Jozue miał innego ducha. Co to spowodowało? Że został wodzem, że prowadził lud, że odniósł sukces. W księdze Liczb 14:24 jest mowa o kolejnej osobie, kolejnym Bożym mężu, który miał innego ducha i to jest kto? Jak myślicie? Kaleb, bardzo dobrze. Kaleb. Kaleb miał innego ducha, dokładnie. I teraz słuchajcie, Kaleb miał innego ducha, czyli innego niż kto? Innego niż wszyscy Izraelici. Był w tym samym przymierzu, przeszedł te same ciężary w Egipcie i te same problemy z wyjściem i miał innego ducha. Czyli był w stanie go tak zbudować, tak go zabezpieczyć, że nie zszedł do tego poziomu, co naród izraelski. Dlatego, że miał innego ducha, dało mu to życie fizyczne. I zauważcie, życie duchowe będzie powodowało to, że będziesz obfitował w życiu fizycznym z powodu obecności Boga. Dlatego, że Kaleb z powodu tego, że miał innego ducha, mógł wejść do ziemi obiecanej. Wszyscy inni, oprócz Jozuem, musieli umrzeć. Tak? Tak? Czy się mylę? Tak. Czyli inny duch ludzki dał Kalebowi możliwość wejścia do ziemi obiecanej i wypełnienie Bożej woli względem całego narodu. 99,9 i tam jeszcze 15% ludzi umarło, bo tylko Kaleb i Jozue mieli innego ducha, ludzkiego ducha i mogli brać udział w tym, co Bóg dla nich zaplanował. Słuchajcie, jaka to jest tragedia, jaki to jest współczynnik, że dwóch na całą populację narodu byli w stanie wypełnić wolę Bożą, ale jednocześnie to dla nich było życiem, bo dla wszystkich innych zostało to zapisane ku śmierci. Ich ciała zaległy pustynie. Tak więc, kochani,
Duch ludzki może być w rozkwicie, tak jak widzieliśmy teraz te osoby, lub może być zdeptany. I będzie to decydowało o naszej przyszłości. I niekoniecznie, wiecie, jest dużo rzeczy, które mogą decydować o naszej przyszłości. To może być wykształcenie, pochodzenie, nie wiem, jakieś tam dziedzictwo, wiele rzeczy. Ale najważniejszą rzeczą jest duch ludzki. Jeżeli duch ludzki będzie stłamszony, jeżeli duch ludzki nie będzie w odpowiedniej pozycji do Ducha Świętego, to nasza przyszłość nawet w formie fizycznej, egzystencjalnej może być poważnie zagrożona. My dziś często karmimy swój intelekt, czyli duszę. I to jest super, tak? Czytamy książki, dowiadujemy się, mamy wiedzę, mamy różne poznawcze rzeczy. I to jest piękna sprawa, wiedzę marketingową, ale może być tak, że zaniedbujemy ducha ludzkiego. A to on będzie decydował, albo on będzie tym narzędziem, które zdeterminuje, jaka fizyczna przyszłość nas będzie czekała. Najważniejszą funkcją dla ducha ludzkiego jest to, że duch ludzki jednoczy się z Bogiem. Amen? Zgodzimy się z tym. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że duch ludzki jednoczy się z Bogiem nie jako jeden raz, nie jako fakt Boży, nie jako nowonarodzenie. O, jeden raz w życiu i sprawa zostaje załatwiona. Duch ludzki jednoczy się z Duchem Bożym po to, aby ustanowić kanał relacji w duchu z Bogiem dla człowieka wierzącego. To nie jest jednorazowy akt, że narodziłeś się na nowo i teraz już jest wszystko fajnie i jedziemy po prostu na tym, co zostało kiedyś ustanowione. Ale duch ludzki daje nam kanał relacji. Co ja przez to rozumiem? To znaczy, że Bóg, jak będzie do ciebie mówił, to będzie się to odbywało właśnie za pomocą ducha. Jeżeli Bóg od ciebie oczekuje uwielbienia, modlitwy, to oczekuje jej w duchu. Więc to jest kanał dwustronny. I tak mi się przypomniało, jak Jakub, który patriarcha, który uciekał tam właśnie, szedł do Labana i miał ten słynny sen o drabinie. Tak? On często też był poruszany w różnych tutaj zwiastowaniach. Ten sen o drabinie był takim proroczym snem, jak to może kiedyś wyglądać, że aniołowie wstępowali i zstępowali. Ale dla Jakuba to był sen. Ale dla mnie i dla ciebie to może być rzeczywistość. I nad tym musimy pracować. Bóg zaplanował, żebyśmy taką drabinę mieli nie tylko w śnie, nie tylko żeby nam się śniła, że jest tak fajnie, ale żeby to była nasza duchowa rzeczywistość, kiedy możemy się komunikować w różnych postaciach z Bogiem. Więc poprzez ducha ludzkiego mamy wpływ na duszę naszą, i także na nasze ciało. I możemy otworzyć teraz czwarty rozdział listu do Efezjan, 23. Zamiast tego macie poddawać się w odnowie w duchu waszego umysłu. Czyli duch, który jest w nas, będzie pracował nad tym, jak będzie wyglądał nasz umysł. W innym miejscu jest napisane, że mamy mieć umysł chrystusowy, że mamy się przeobrażać. To dokładnie mówię teraz o tym samym. Duch, który jest w nas, będzie pracował. To znaczy, że umysł musi być odnowiony Duchem Bożym, który jest zjednoczony w nas. Czyli to miejsce przepływu informacji, miejsce takiego twórczego życia, miejsce przeobrażenia nas na obraz Chrystusa, miejsce objawień, to umysł nam jest bardzo potrzebny, ale to nie może być umysł ludzki. To musi być umysł, który jest odnowiony duchem, czyli poddawać się, odnowie w duchu waszego umysłu. Ja to czytam, że umysł odnowiony Duchem Świętym. To jest to, co mamy robić ze swoją cielesnością, ze swoim rozumowaniem, ze swoim myśleniem. Inny werset, który chciałbym tu jeszcze przeczytać, to pierwszy list do Koryntian 2,14. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Czyli człowiek zmysłowy, człowiek umysłowy nie przyjmuje spraw. Dlaczego? Dlatego, że sprawy Ducha Bożego należy rozsądzać czym? Duchowo. A gdzie się rozsądza? W duchu.
I dopiero potem powstaje obraz, który promieniuje na nasz umysł. Więc być może wydaje się wam, że to są takie, wiecie, strasznie zaplątane teorie, ale chcę o tym mówić, bo to jest ważne. Bardzo mnie to dotykało, kiedy przeczytałem właśnie te wersety dotyczące Izraelitów, potem Daniela, Kaleba, Jozue, które pokazywały, jak bardzo wielki jest rozdźwięk i jak bardzo to nasze życie może iść w różnych kierunkach, kiedy duch jest mocny i przygotowany, albo kiedy jest tłamszony. Więc możemy żyć siłą ducha albo siłą zmysłów, ale będzie to życie albo duchowe, albo życie duszewne, w zależności od tego, co będzie brało w nas górę. Jeżeli duch będzie kierował do duszy informacje, to jest życie duchowe. Kiedy dusza ma kontrolę nad duchem ludzkim, to życie jest duszewne. Więc kolejny punkt jest taki, że rozwój ducha pozwala nam przyjmować Boże objawienia. To jest już taki zupełnie praktyczna rola naszego ducha, która dotyczy każdego wierzącego. W przeciwnym razie, jeżeli duch nam nie będzie przyswajał Bożych objawień, to może nas to fizycznie wręcz wyrzucić poza orbitę Bożej obecności. I już teraz tłumaczę, o co mi chodzi. Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział, i tutaj przeczytamy wersety 41-42, 60-61 i na końcu 66, ale tylko dlatego, żeby nie czytać całego długiego fragmentu, więc wybrałem te istotne. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 41-42, potem 60-61 i na końcu 66. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko niemu. Powodem były słowa Jezusa. Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to Jezus, syn Józefa, mówili, którego ojca i matkę my znamy. Jak on może teraz twierdzić, że on zstąpił z nieba? Werset 60. Po wysłuchaniu tych słów, tych i jeszcze paru innych, po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło: twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział: to was zniechęca? Mówił im prawdę. To was zniechęca? I werset 66. Przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. I wiecie, tutaj można by się po prostu rozpłakać, dlatego że Jezus mówi nie o faryzeuszach, nie o jakiejś grupie, która gdzieś jest, wiecie, przypadkowo spotkana. Trzy razy jest określone tutaj jego uczniowie. I oczywiście tu nie chodzi o tych 12 uczniów, których my rozumiemy jako apostołowie, bo grono uczniów Jezusa było szersze, ale to też nie była nieskończona rzesza ludzi. To była grupa, tam czytamy kiedyś o 72, którzy szli, zostali, więc była szersza grupa, ale to byli jego uczniowie. Co to znaczy, że oni chodzili z Jezusem, że oni widzieli dzieła Jezusa, że oni słuchali jego nauki przez dłuższy przynajmniej czas i nie byli w stanie przyswoić sobie objawień, dlatego że te objawienia, które mówił do nich Jezus, tą twardą mowę, nazwijmy to, próbowali zanalizować w umyśle. Jezus jest chlebem, tak? On jest z nieba przyszedł i tak dalej. No jak to może być? No jak to przecież Jezus jest tutaj, nie? Jezus jest synem cieśli, Jezus przecież fizycznie tutaj siedzi, jak my go mamy zjeść, jak mamy? Więc przychodzą objawienia duchowe, które Bóg będzie chciał dla nas włożyć do naszego ducha, bo jeżeli one się zatrzymują na poziomie umysłu, to ten umysł nam eksploduje. Po prostu się z tym w umyśle nie zgodzimy. Efekt będzie taki, że możemy ochłodnąć, że możemy przestać z nim chodzić, że możemy zawrócić, tak jak tu jest napisane. Wielu uczniów od niego zawróciło. Tam Piotr dopiero powiedział, Jezus tam w dalszej części tego rozdziału mówi, ale czy wy do tych już najbliższych, czy wy też chcecie odejść? A Piotr mówi, ale ty masz słowa życia. Ty masz słowa życia. Tylko słowa życia nigdy nie będą słowami życia dla naszego umysłu. Dla naszego umysłu one będą literą informacją. One się staną słowami życia w naszym duchu.
jak przyjmiemy to duchowo, jak duchowo to zaczniemy rozsądzać. A więc wzrost człowieka, o którym mówimy przez parę tych zwiastowań, które tutaj jesteśmy wspólnie, a więc wzrost człowieka wierzącego w pierwszej kolejności będzie się musiał opierać na wzroście ducha, nie na wzroście ciała, umysłu, bynajmniej na wzroście wagi czy czegokolwiek. Czyli wzrost człowieka wierzącego, jeżeli myślisz o sobie, że potrzebujesz rozwoju, że potrzebujesz wzrostu, to wzrost człowieka wierzącego w pierwszej kolejności będzie się opierał na wzroście naszego ducha. Rozwój ducha jest procesem, tak samo jak każdy inny proces. Tak jak rozwój intelektu, jak rozwój naszej duszy. Nigdy nie zaczynamy pierwszej klasy i na drugi dzień nie jesteśmy już, wiecie, kończąc podstawówkę. To jest proces. Więc możemy spokojnie dać sobie na to cierpliwość, dać sobie na to czas, ale bądźmy w tym pilni. Bo nie uczestnicząc w tym rozwoju duchowym, możemy znaleźć się w miejscu, kiedy nie zgodzimy się z Bożym Słowem tylko i wyłącznie dlatego, że nasz umysł będzie miał inne doświadczenia. Amen? Amen, cieszę się. Więc pytanie następuje w tej chwili najbardziej logiczne. Co mamy robić, żeby nasz duch mógł się rozwijać? To jest te cztery takie krótkie, podstawowe, króciutkie tematy chciałbym omówić. Więc co mamy robić i jak mamy się za to zabrać, aby nasz duch rzeczywiście mógł rozwijać się, bo już myślę i ufam, że jesteśmy na wspólnym poziomie, że potrzebujemy duchowego wzrostu, potrzebujemy, aby nasz duch się rozwijał, tylko powiedz, drogi kaznodziejo dzisiejszego wieczoru, co mamy robić, żeby się to wydarzyło? Więc to jest pytanie, które ja sobie też zadaję, ale chciałem się podzielić bardzo oczywistymi rzeczami, ale być może one są jakoś uporządkowane i nie zaskoczę was tu jakoś specjalnie niczym nowym. Przede wszystkim modlitwa językami w Duchu Świętym będzie powodowała rozwój naszego ducha. Oczywiście nie mówię tu już o chrzcie w Duchu Świętym, który poprzedza to wydarzenie i bez którego ta modlitwa raczej nie zaistnieje w nas. Modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa językami. To nakaz, Jezus w ogóle nakazał uczniom, zanim cokolwiek, do czegokolwiek chcecie się zabrać, zanim do czegokolwiek chcecie wystartować, kiedy ja odejdę, to czekajcie w Jerozolimie, aż zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. To w ogóle jest punkt startowy dla każdego chrześcijanina. I Jezus też zaczął swoją ekipę 12 czy 11 już dokładnie apostołów do tego miejsca sprowadzać. Więc list Judy w 20 wersecie mówi tak: Wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Więc list Judy mówi tak: wy, kochani, budujcie się. I teraz można powiedzieć, no ale to takie bardzo egoistyczne. Ja wolę budować Kościół, ja wolę budować moich braci, może kogoś. Ale żeby kogokolwiek zbudować, to najpierw musimy być zbudowani sami. Amen? Amen? Cieszę się. Więc zanim cokolwiek zaczniemy robić, musimy sami być zbudowani. To nie jest odkrycie chrześcijańskie. Jeżeli chcesz budować dom, to też pierwsze musisz być wyszkolony jako budowniczy domu, no bo najprawdopodobniej się to zesypie wszystko w którymś momencie. Jeżeli chcesz być kierowcą tira, no to też nie wsiadasz jako ignorant za kierownicę, bo wielu zakrętów nie przejedziesz i kiedyś się to skończy szybko. Więc zanim cokolwiek chcemy robić w życiu chrześcijańskim, potrzebujemy w cudzysłowie egoistycznie budować siebie, żeby móc z czego udzielać. Bo kiedy sami będziemy, wiecie, no nieprzygotowani, nie chcę powiedzieć puści, bo to może źle brzmi, ale nieprzygotowani, to z czego my będziemy udzielać? Więc na pewno modlitwa, tak jak pisze Liz Judy, kochani, budujcie siebie w najświętszej wierze. Jak się mamy budować? Módlcie się w Duchu Świętym. To jest i kropka. To jest krótki przepis. Żadnej tutaj nie ma kombinacji. Drugi werset, 1 Koryntian 14:4 mówi: kto mówi językami, co robi? Kto pamięta?
samego siebie buduje, tak? Kto prorokuje, buduje Kościół. I teraz oczywiście my w swojej wielkiej skromności mówimy, no ale ja wolę budować Kościół, nie będę znowu tylko o sobie myślał, lepiej prorokować niż mówić językami. To jest nieprawda. Ani lepiej to, ani lepiej tamto, tylko najlepiej jedno i drugie. Ale cokolwiek będziemy robić, znowu musimy zacząć od siebie. I tak jak tutaj w liście do Koryntian Paweł mówi, kto mówi językami, czy kto modli się językami, buduje sam siebie. Wiecie, ja inaczej tego nie potrafię udowodnić poza Bożym Słowem. Tutaj piszę tak czysto i tak prosto, że jeżeli nie będziemy modlili się językami, nie będzie budowania naszego wewnętrznego człowieka. Jeżeli nasz wewnętrzny człowiek będzie słaby, to wszelkie rzeczy, które się będą działy koło nas, wszelkie rzeczy, które będziemy czytać w piśmie, wszelkie rzeczy, które będziemy słyszeć w kościele od braci, mogą, wiecie, po prostu nas mijać. Dlatego, że nie będzie przyswajania. Tak mówi Boże Słowo. Więc modlitwa językami jest ekstremalnie ważna w budowaniu swojej duchowej tożsamości albo potencjału. Potencjału może. Rozum tego nie przyswaja i to jest też bardzo taki techniczny, fajny opis, który mi się bardzo podoba. Rozum tego nie przyswaja, ale duch się buduje. Czyli Bóg tak to obmyślił, modlitwę językami, że rozum, słuchajcie, wiecie, nasz rozum ma bardzo wiele okazji do tego, żeby rosnąć, puchnąć, zwiększać się i być, wiecie, w ogóle genialnym, nie? Dlatego rozum tego nie przyswaja, ale duch się buduje. Kiedy modlimy się językami, to nasz duch będzie się budował z wyłączeniem naszego umysłu. Dlaczego tak? Tak to Bóg zaplanował. Widocznie On nas lepiej zna niż my sami. Wyłączamy umysł, kiedy modlimy się. Każdy, kto modli się językami, wierzę, że większość, zdecydowana większość, czy prawie wszyscy tutaj modlą się językami, to dokładnie zna to uczucie. Masz uczucie odpoczynku. Wiecie, jak ja modlę się normalnie, no to człowiek gdzieś z tyłu głowy siebie słucha, jakie wyrazy wypowiadasz, czy się już powtórzyłeś 3 razy, czy coś dobrze, nie, wiecie, nie pomyliłeś, wypowiadasz słowa i musisz siebie jednak jakoś kontrolować, czyli dać sobie tą autoryzację, że to, co mówisz, się kupy trzyma. Ale jak przechodzisz na języki, pięknie. Rozum się wyłącza, języki sobie jadą i duch się buduje, a ja nie muszę nad tym czuwać. To ta moja kontrola, tutaj w takim sensie negatywnym, może zostać całkowicie wyłączona. Gdzieś tam znalazłem też takie słowo, że regularna modlitwa w duchu przebija okoliczności albo zwierzchności. To jest też któryś z cytatów, gdzie nie będę teraz podawał odnośnika, bo nie pamiętam, teraz mi to przyszło. Regularna modlitwa w duchu przebija zwierzchności, które nas oddzielają. I teraz znowu o czym my mówimy i tak dalej. Pamiętacie takie słowa, kiedy Paweł mówi o swoim objawieniu i mówi, że on został zabrany do trzeciego nieba, tak? Dobrze? Dobrze mówię. Do trzeciego nieba. To samo to stwierdzenie sugeruje, że jest jeszcze niebo numer 2 i numer 1, tak? No bo jeżeli został, to nie jest figura jakaś taka stylistyczna. To jest fakt. On został zabrany do trzeciego nieba. Co w takim razie jest w drugim niebie czy w pierwszym niebie? No pierwsze niebo według mojego poznania to jest niebo fizyczne. To wszystko, co widzimy. Ptaki, wiecie, planety i tak dalej. Ale jest jeszcze to niebo, w którym działają wszelkie zwierzchności i okoliczności. W liście do Efezjan tam 3:10 jest takie słowo, mówi, że wszystkie zwierzchności na wysokościach nieba muszą poznać poprzez Kościół dobroć Bożą. Tak? Amen? Jest takie słowo. Więc te zwierzchności, które te wszystkie rzeczy tam wymieszane i inny taki przykład, kiedy do Daniela przychodził anioł, to też tam jest napisane, że on został wysłany od razu, kiedy Daniel się pomodlił, ale na wysokościach, na zwierzchnościach został tam zaatakowany i staczał tam walkę i cała tam ta historia. Musimy być świadomi, że te zwierzchności, one nas chcą otoczyć, one nas chcą osaczyć, one nas chcą oddzielać od Boga, pomimo, że jako wierzący ludzie jesteśmy nowonarodzonymi
duchowymi osobami. Ale dlatego Bóg dał nam modlitwę w językach, aby jak skalpel wchodzi, wiecie, w ciasto, tak nasza modlitwa rozdziela te wszystkie zwierzchności, które nas oddzielają. I myślę, że to możemy też tak, takie, jeżeli człowiek przychodzi, ja to doskonale pamiętam, często na modlitwę, czy jak jeszcze były modlitwy męskie, człowiek przychodził, wiecie, to był piątek wieczorem, dlatego, że to był piątek wieczorem, to był taki poziom ekstremalnego zmęczenia dla człowieka, który pracuje. Psychika, fizycznie człowiek przychodził i wiecie, nie bardzo wiedział, jak się nazywa. Ale kiedy następowała modlitwa w duchu, kiedy nastąpiło uwielbienie w duchu, to siły tak przychodziły, że jak modlitwa po 2 godzinach się kończyła, to w zasadzie to tak jakby nowonarodzony człowiek był, może zaczynać dzień. Kto chodził, ten wie, zapytajcie Janusza. Amen. Był to i jest, teraz jest czwartek, no może ten czwartek nie jest taki ekstremalnie zmęczony, ale wtedy pamiętam, w tym piątek to nieraz z Januszem żeśmy się dzielili, że tak przychodzimy na czworakach, a wychodzimy metr nad ziemią, tacy naładowani. No więc duch w nas, który w czasie modlitwy na językach operuje, może rozwalać wszelkie przeciwności, które masz nad sobą. W czasie modlitwy na językach Bóg omija nasz intelekt, to już mówiłem. Zdrowa suplementacja ducha to zdrowe, duchowe życie. Tak, to jest taki slogan reklamowy, być może na Biblii powinno być napisane, że zdrowa suplementacja ducha to zdrowe, duchowe życie. Dokładnie tak samo jak w kwestii cielesnej. Każdy z nas jest przyzwyczajony i to jest dobry zwyczaj, żeby dbać o swoje ciało, kupujemy tam witaminy, wiecie, w aptece to już tylko są same witaminy, lekarstw jest mało, wszystko są na wszystkie możliwe schorzenia, a my to kupujemy, bo chcemy mieć zdrowe ciało, tak, albo robimy ćwiczenia i tak dalej, czyli jest ta suplementacja dla naszego ciała, nawet psychika nasza jest też przez nas, wiecie, żeby odpoczęła, żeby miała się dobrze, kiedy potrzebuje jakiegoś odpoczynku. Więc duch też potrzebuje suplementacji duchowej. Kiedy mój duch jest silny i zwycięski, moja dusza będzie miała się dobrze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko będzie ustawione na właściwym fundamencie. Diabeł u nas chce to odwracać. Chce, żeby dusza się miała dobrze albo żeby ciało się miało dobrze i żeby duch był podległy. Ale to będzie prowadziło do cielesności, to już też wcześniej mówiłem. Drugi punkt, który będzie miał znaczenie dla naszego wzrostu duchowego, to jest uwielbienie, które powstaje w duchu. Jezus kiedyś powiedział, uwielbienie, że Bóg, mój Ojciec szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. I o tym też, któreś spotkanie będziemy później jeszcze rozmawiać. Ale dzisiaj już chcę tutaj zaakcentować, że uwielbienie, które powstaje w duchu. I przeczytajmy Efezjan 5, rozdział 18-20. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie, czyli to jest po naszej stronie, dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. I to jest naszym życzeniem, żeby duch mógł mnie stale napełniać, tak? Czyli przez ducha ludzkiego. Ale jak to robić? I tutaj mamy znowu podane przez Pawła rozwiązanie. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, do natchnionych pieśni z całego serca, czyli gdzie pozycjonujemy serce? Było mówione w zeszłym tygodniu, że serce to nie jest osobny byt w człowieku, tylko ono się znajduje w duchu ludzkim. To są tylko 3 sfery, duch, dusza i ciało. Serce znajduje się w duchu. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Bogu, Panu. Więc powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Tu chciałem na to zwrócić uwagę. Często jest tak, że wiecie, możemy być mocno zaangażowani, możemy śpiewać z całej naszej istoty i uwielbiać Pana, a czasami może być tak, że robimy sobie koncert, że wiecie, ten tekst, który wypowiadamy, tekst, który jest wyświetlany, śpiewamy, tak, no fajnie jest, no podoba mi się taka piosenka, ta siostra ma ładny głos, tamten brat ma ładny głos i wszystko jest tak ładnie, wiecie, zsynchronizowane, ale nie do końca o to chodzi. Bóg oczekuje od nas, że z całego serca będziemy śpiewać natchnione pieśni. Co to znaczy natchnione? Nasączone Duchem Bożym. W sensie tekstu, w sensie, wiecie, z tego, bo ten tekst jest wypowiadany
przez nas. A więc sięgamy do hymnów, do natchnionych pieśni, z całego serca gramy i śpiewamy Panu. A więc i modlitwa w Duchu Świętym, i śpiew duchowych pieśni będzie nas wzmacniał. Wtedy w nas będzie operował Duch Święty, będzie dokonywał swoich dzieł, będzie mógł robić to, co ma zamiar nam przekazać i będzie to zazwyczaj wykraczało poza nasze kompletne zrozumienie. Takim przykładem jest Paweł i Sylas w więzieniu i to jest, znowu nie będziemy tego czytać, mam to tylko tutaj jako odnośnik taki zapisany, Dzieje Apostolskie 16:25. Co oni robili? Paweł i Sylas śpiewali nie piosenki, tam jest napisane konkretnie, hymny duchowe. To nie jest obojętne, co pisze w Biblii. Paweł i Sylas nie śpiewali pieśni zwykłych. Śpiewali hymny duchowe i modlili w duchu się, kiedy oni by popatrzyli naturalnymi oczami, jaka jest ich sytuacja. Wiecie, to przyszłaby na nich taka czapa, oni byli w wewnętrznym lochu, związani dybami, więzienie było otoczone, więc nie ma takiej możliwości w sensie ludzkim, żeby cokolwiek dobrego dla nich z tego mogło wyjść. Ale oni jak gdyby wyłączyli ten swój rozumujący rozum, jakkolwiek to brzmi, analizujący rozum, rozum, który przez ich doświadczenia mógł im tylko powiedzieć, że wiecie, rano możemy być skróceni o głowę, bo to raczej Rzymianie się nie patyczkowali, tam szybko rozwiązywali problemy. Ale oni wyłączyli wszystkie strachy, wyłączyli wszystkie lęki, to nie jest łatwe, ja wiem, być może dobrze się o tym mówi. Ale dopóki nie będziemy tego mieli z tyłu głowy, że to jest dla nas rozwiązanie, to będziemy w tym uwiązani. A więc Paweł i Sylas w więzieniu śpiewali hymny duchowe, modlili się w duchu. I to spowodowało zmianę fizycznej sytuacji. Nie lęk, nie strach, który musiałby być w umyśle, gdyby umysł został dopuszczony jako ten głównodowodzący w tej sytuacji. Ten umysł głównodowodzący w tej sytuacji nie miałby nic sensownego, dobrego, twórczego do powiedzenia poza strachem, lękiem i bardzo niepewną przeszłością następnego poranka. Ale duch miał coś innego do powiedzenia, Bóg miał coś innego do powiedzenia, ale puszką kontaktową w nich był ich wewnętrzny duch. I komunikacja, która przyszła z nieba, kiedy uwielbiali Boga, wiecie, oni nie otworzyli tych bram. Tam przyszedł anioł. Ale oni byli przygotowani, oni, jak gdyby ten anioł miał na co stąpić. On nie stąpił na strach, on nie stąpił na obawę, on, ten anioł nie stąpił na wiecie, telepanie się, jak pewnie, może ja bym się zachował w tej sytuacji. On stąpił na wiarę, tylko ta wiara była zmaterializowana w duchu. Śpiewanie może nas uśpić albo może nawet nas ululać, ale duchowe uwielbienie będzie oczyszczać nam umysł i dotykać nieba, i zmieniać rzeczywistość. I to jest piękne, że taki rozwój sytuacji oni nie byli w stanie sami sobie wymyśleć. Wiecie, oni się nawet nie modlili o to. Zauważcie, oni się nawet o to nie modlili. Panie, otwórz te bramy, niech ten strażnik, który nas pilnuje, padnie tam martwy, bo to jego wina. I otwórz te bramy, niech się to wszystko... Oni po prostu uwielbiali Boga w duchu, w prawdzie, z głębokości swojej istoty. To był drugi punkt. Trzeci punkt, który będzie nas wzmacniał i znowu jest oczywista oczywistość, żadnego zaskoczenia. Boże Słowo. Boże Słowo odżywia ludzkiego ducha. Słowo jest skąd? Z nieba, tak. Słowo jest z nieba. Kto jest Słowem? Jezus Chrystus jest Słowem. I o takim Słowie mówimy. Nie mówimy o literze, którą będziemy czytać w ramach, wiecie, studiowania historii starotestamentowych albo historii Rzymian. Mówimy o Słowie z nieba, czyli inaczej o Słowie, który jest Słowem objawionym. Ja już też w zeszłym tygodniu mówiłem, co ja rozumiem przez Słowo objawione, bo być może to jest taki, wiecie, niuans, że pięknie brzmi, tylko nikt nie wie, o co chodzi. Słowo objawione, tak sobie to zapisałem, to jest
usłyszałem, zaakceptowałem, czyli zgodziłem się z tym, przyjąłem do swojego wnętrza, ustanowiłem w sobie jako normę, jako wzór, konspekt, że to jest wzór i wykonuję. I to jest słowo objawione. Słowo, które jest informacją w naszym umyśle, jest ciekawą informacją, ale ono nie ma reperkusji do naszego życia fizycznego. Izajasz 55:11 mówi tak, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Czyli słowo wykonuje jakąś pracę, ono nie jest literą, nie może być literą. Tak jest ze słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie, z czym je wysłałem. Bóg ma pragnienia w stosunku do twojego i mojego życia. On ma plan, on posyła słowo, to słowo jest posłane do naszego życia, ale my go musimy złapać, ono musi mieć, wiecie, tak jak lądowisko dla helikoptera. Helikopter może krążyć tutaj nad tymi okolicami, ale jak on nie będzie miał punktu przyziemienia, no to on pokrąży i odleci. Ale kiedy helikopter ma miejsce przyziemienia, kiedy duchowe słowo ma miejsce lądowania w moim duchu, to ono tam ląduje, tam będzie miejsce pobytu. I to wyda plon dla twojego i mojego życia. Taką osobą, którą jeszcze też chciałem przypomnieć w związku ze słowem, jest Rzymianin, nie Izraelita, Setnik. Pamiętacie Setnika? Setnik dostał objawienie właśnie. To jest to, o czym mówię. Setnik dostał objawienie. Wiecie, jakie było objawienie Setnika? Ktoś wie? Oczywiście swoimi słowami. Jakie było objawienie Setnika, Tomek? No, ja to powiem krócej, może to będzie to samo, troszkę inaczej brzmiało. Więc objawienie Setnika było takie, że słowo z dużej litery równa się fizyczny Jezus. Zgodzicie się z tym? Mało ludzi się zgadza. Słowo równa się fizyczny Jezus. Dla Setnika było obojętne, czy przyjdzie Jezus, czy tylko wypowie słowo. To była na jednej płaszczyźnie. To nie znaczy, że on był niegościnny, żebyśmy tutaj nie wchodzili w niuanse. Dla Setnika było obojętnie, czy Jezus pójdzie, czy Jezus tylko wypowie słowo. I to było jego objawienie. Dlatego Jezus go tak pięknie podsumował. Mówi, ja w życiu takiej wiary nie spotkałem w Izraelu. Nie ma takiej wiary. Słuchajcie, obcokrajowiec, gość spoza przymierza. I on wymiótł po prostu objawieniem wszystkich faryzeuszy, nauczycieli, wszystkie szkoły biblijne, które były bardzo popularne. Jednym króciutkiem. Słowo równa się fizyczny Jezus. To powiedzcie mi, jaki tu jest potencjał. Ile tu jest słowa? Jeżeli to słowo będziemy duchowo rozważać, to jaki tu jest potencjał dla twojego i mojego życia? Dla nas to musi być to samo, że słowo równa się fizyczny Jezus. Dzisiaj nie ma fizycznego Jezusa pośród nas, bo on zasiada na tronie, ale jest słowo. I kiedy modlimy się, kiedy czytamy, kiedy dostajemy objawione, tak, wiem, że to jest dokładnie do tej sytuacji, to jest moje, to jest słowo, które ja biorę, to musi być dla nas równa się, Jezus jest tutaj. On to do mnie mówi. A skoro on to do mnie mówi, to ja już nie mam żadnych wątpliwości. Takiej wiary Jezus szuka, takiej wiary, taką wiarę znalazł w Setniku. Czy znalazł we mnie? To się okaże. A więc słowo złapane dla nas, przez nas umysłem nie zmieni życia, ale poznane duchem ma przeogromny wpływ na życie. To słowo będzie twórcze. Ale słowo Boże musi przejść z litery w objawione słowo Boże. Usłyszałem, zaakceptowałem, zgodziłem, przyjąłem, ustanowiłem to w sobie, że to jest norma, nie to, co widzą moje oczy. Kochani, to jest trudne i tu ktoś można powiedzieć, no to wpadniesz w taką
duchową schizofrenię, bo patrzysz na jedno, a będziesz mówił drugie. Nie, dla mnie rzeczywistość duchowa będzie miała większe znaczenie i ja widzę, że rzeczywistość fizyczna nie odpowiada tej sytuacji, ale ja się będę modlił z wiarą, żeby się to zmieniło. Jeszcze o słowie. Potrzebujemy słowo nie tylko czytać, ale potrzebujemy medytować nad słowem. To będzie nam ułatwiało wzrost ducha. W Psalmie 119, 97 wersecie jest takie króciutkie słowo. Psalmista mówi tak. O, jakże kocham Twoje prawo, czyli słowo, bo to dla nich było. Rozmyślam o nim cały dzień. Medytowanie, rozmyślanie nad słowem. Wiecie, nie chodzi o to, ja często jest tak, że czytamy jak najwięcej. Czytanie słowa jest cudowne, ale musimy to robić też z rozmysłem, żeby to przynosiło korzyść naszemu duchowi. Medytowanie. Przeczytaj krótki fragment, zacznij sobie to wyobrażać, jak to mogło być, co Bóg przez to chciał powiedzieć, jak to, co On mówił do ludzi współczesnych, temu słowu, co On może mówić dzisiaj do mnie, czy to w ogóle ma jakieś połączenie, w końcu 2000-3000 lat minęło, a my tutaj chcemy to słowo stawać na piedestał. Rozmyślaj, bądź szczery przed Bogiem. I w Jozuem jest takie słowo, które mówi, żeby to słowo nie oddalało się od ciebie. Wszystko ci wykonam, tylko żeby słowo się nie oddalało, żeby ono tobie towarzyszyło. Droga słowa z umysłu do ducha, do tego słowa objawionego, ona zawsze, albo nie zawsze, ona czasami może trwać. Ta przemiana z logos w słowo rema, to jest w nas, zawsze będzie procesem. Zawsze słowo przychodzi w pierwszym rzędzie jako informacja i albo już zostaje tą informacją, albo staje się słowem objawionym. Kiedy, wiecie, każdy z nas kiedy się nawrócił, czy to był pierwszy moment, kiedy usłyszałeś Boże Słowo? No śmiem powiedzieć, że chyba nie. W moim przypadku nie. Słyszeliśmy słowo, tak? I w którymś momencie przyszło nowo narodzenie. Czyli zobaczcie, jaki to był proces. Ile tego słowa do nas musiało dostać się, ile ono musiało wykonywać jakiejś pracy i tak dalej, ale ciągle to była litera, aż w pewnym momencie stało się słowem objawionym. Nawróciliśmy się na nowo. I znowu, czy nawrócenie na nowo każdego z nas jest do udowodnienia, wiecie, matematycznie na zasadzie, o, będzie na koszulce miał napisane albo co? Nie, to jest duchowe objawienie, ja już wiem. Mi nikt nie musi wiedzieć, nikt mi to nie musi mówić. Ja wiem, że jestem zbawiony. No ale skąd wiesz? No wiem, bo wiem. No ale jak wiesz? No to udowodnij to. No jak to udowodnię? No, przyjdzie tu Jezus, stanie i wyciągnie, wiecie, książkę i tam będzie napisane? Nie, w duchu wiesz. I to jest właśnie to słowo objawione. Że nikt ci nie musi tłumaczyć, nikt ci nie będzie teologii wkładał. Słowo objawione będzie dla ciebie taką informacją, że możesz jak na skalę stanąć dwoma nogami. Więc słowo przenika całą naszą istotę i ducha, i duszę, i ciało. I jest doradcą, ustanawia prawdę, jest prawdą, powinno dotykać każdej sfery naszego życia, nawet ciała. Wiecie, kiedy przygotowywałem ten cykl i już wam zdradzę, że w przyszłym tygodniu chcę mówić, jak tutaj będziemy mieli możliwość się spotkać na temat duszy, no to mówię, no ale jeszcze wzrost ciała by trzeba było zrobić, żeby być konsekwentnym, ale myślę, że wzrost ciała to każdy z nas jest takim, wiecie, na swój sposób inżynierem i doktorem od tego, że możemy to pominąć. Ale tak naprawdę, gdyby zanalizować, Biblia bardzo dużo mówi o ciele. O ciele, o fizycznym naszym ciele, tak? Co masz jeść, jak masz nie jeść, masz odpoczywać, jakie rzeczy robić, czego nie robić. Także od razu mówię, nie będę kontynuował tego cyklu w tym kierunku, ale gdy będziecie czytać, zostaniecie zaskoczeni, ile w różnych miejscach Biblia mówi, żeby nasza cielesność też miała się dobrze. Dlaczego? Bo Bóg jest zainteresowany każdą sferą naszego życia. Każdą sferą. Oczywiście, że ta nasza cielesność będzie, wiecie, się zmniejszać, wraz z upływem wieku będziemy się starzeć, ale ta duchowa, ten duchowy człowiek może się odnawiać z dnia na dzień. I ostatni, czwarty punkt, który mam tutaj przygotowany,
który będzie powodował wzrost, albo może powodować wzrost naszego ducha. Są jakieś propozycje na czwarty punkt? Przypomnę, że były modlitwa w językami, uwielbienie, w duchowe słowo objawione. Czwarty punkt. No, to świadectwo zostawimy sobie na przyszły tydzień. Będziemy mówić o duszy. Społeczność i wieczerza, wino i chleb. Dlatego, że to jest duchowy akt, który robimy. I znowu ktoś może powiedzieć, no ale no jesz kromkę chleba i popijasz winem. No co w tym takiego strasznego duchowego? Widzicie, dla duchowe rzeczy trzeba duchem rozważać. Dla ludzi cielesnych one nie mają znaczenia. Więc społeczność wieczerzy, wino i chleb, nadnaturalny pokarm, który wzmacnia naszego ducha. No i jest oczywiście przykład biblijny. Przeczytamy Ewangelię Łukasza 24. Przykład biblijny, czyli wersety mówiące o czym? Uczniowie do Emaus, kiedy szli. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, mowa o Jezusie, po zmartwychwstaniu, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Jakie oczy? Nie, fizyczne, poznali go. Oni go poznali, że to jest Jezus. Poznali go, lecz on zniknął, a oni powiedzieli, czy nasze serce, czyli duch ludzki, bo serce to duch ludzki, nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. Kiedy Jezus szedł z uczniami do Emaus, cały czas mówił im, wyjaśniał pisma, opowiadał historię i duch ludzki, który był w nich, tak się poruszał, bo rozeznawał, że to mówi Bóg, ale oni fizycznie tego nie rozeznawali. Dopiero kiedy siedli do wieczerzy, ich fizyczne oczy zostały otwarte, ale to, co się działo duchowo, było już dużo wcześniej, kiedy byli w drodze. Ich serce, ich duch pałał. I wiecie, to jest dla mnie takie cudowne świadectwo, że my mamy w sobie, nie chcę powiedzieć narzędzie, bo to jest złe określenie, ale właśnie tą duchowość, którą jeszcze nie rozeznajemy oczami, a ona już nam będzie komunikaty wysyłała. Będziesz w duchu mógł rozróżniać pewne rzeczy, będziesz w duchu mógł, wiecie, jakąś diagnozę, przyjdziesz do jakiegoś miejsca i coś się dzieje, i ty w duchu jesteś w stanie powiedzieć, że tak, za tym idę, albo nie, to tu mnie jakoś odrzuca. Jeszcze nie masz informacji, wiecie, praktycznych. Jeszcze twoje oczy tego nie zweryfikowały, nie mają materii, żeby osądzić. Ale duch ci się porusza. Ja pamiętam kiedyś, ale to dawno, dawno, dawno temu, byłem na takim spotkaniu i to było któreś tam spotkanie, zawsze była grupa uwielbiająca, i wiecie, czas uwielbienia, modlitwy, to było w innym mieście w ogóle. No i bardzo lubiłem te spotkania, bo to był dobry czas. I potem przyszedłem na to spotkanie jedno i nie było tej grupy, nie było tych ludzi wszystkich, bo to tam dobrych parę osób, tylko był jeden brat z gitarą. Taki, powiem tak, jak pomyślałem, no taki chłopek roztropek przyszedł zagrać, nie? I tak sobie pomyślałem, nikomu to nie mówiłem, a to dzisiaj będzie cienko. Słuchajcie, on brzdęknął na tych strunach i ja duchowo od razu czułem, piękna sprawa. Zwykła jedna gitara. Po prostu duch tak stąpił, że jeszcze żeśmy nie zaczęli śpiewać i już mi się łzy lały z tego. To jest duchowa reakcja. A ja oczekiwałem, że jak będzie cały zespół, wszystko fajnie. Ale to moja dusza oczekiwała, bo moja dusza lubi. Każda dusza lubi, każda dusza w nas, ona lubi, jak jest coś ładnie, jak jest porządnie. Jedni lubią wysokie tony, drudzy lubią niskie tony, jedni taką gitarę, inni z harfę, albo każdy coś lubi. Ale pamiętajmy, że to, co lubisz, to jest dusza. I duch mnie wtedy tak zaskoczył, to naprawdę było bardzo głęboko duchowe, ale moje takie, wiecie, podejście pierwsze, no nie popisałem się. A więc ten duch będzie rozeznawał w tobie, co się święci,
czy to jest czasami, czasami coś może być, wiecie, przerost formy nad treścią jest takie określenie, o dobre, nie? Że jest tak, wiecie, napuszone, ale tam nie ma duchowej treści w tym. Wejdziesz i w zasadzie wyjdziesz i twój duch nawet nie zareagował. Jak był skulony, tak dalej jest skulony. Nie, nie, nie. A może by się wydawało, że to wszystko było, wiecie, poukładane ładnie z pierwszy sort. Więc uczmy się, bądźmy wrażliwi na naszego ducha, który będzie nam pokazywał, czy on się będzie poruszał, czy ta atmosfera, czy to miejsce, czy ten fakt, czy to wydarzenie w danym momencie jest tym, czego sobie on pragnie. I kiedy właśnie uczniowie szli do Emaus, to jest dobry przykład. Oni szli, Jezus im opowiadał i fajne historie duchowe, wiecie, mieli prosto, przekaz był prosto z nieba, ich duch to rozeznawał, ale jeszcze oczy były wyłączone. Ale kiedy siedli przy stole i zjedli wieczerze, nagle się okazało, że ich oczy też się otworzyły. Ale był to efekt duchowej transmisji, która do nich weszła. Więc wracając do wieczerzy, że to, co robimy spożywając chleb, wino, nie jest zwykłym posiłkiem. Robimy to ze świadomością, że uczestniczymy w przymierzu, które jest okupione krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy my w tym, po co my to robimy? Po to, żeby powiedzieć, tak, Boże, ja potwierdzam to przymierze, ja chcę w nim trwać. Ale kiedy my właśnie potwierdzamy i mówimy, tak, Jezu, ja chcę trwać w tym przymierzu, to ma dla mnie sens, to Boże potwierdzenie przychodzi też z nieba. Tak, Synu, ja dalej chcę w tym trwać. Nic się nie zmieniło. I to potwierdzenie do naszego życia jest takim, wiecie, balsamem, który możemy przyjąć. A więc wzrost w duchu, 4 punkty dzisiaj. Modlitwa językami, uwielbienie, objawione słowo i na końcu wieczerza. To są rzeczy, które będą, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że na pewno nie wymieniłem wszystkich, żeby jak gdybyśmy tu mogli teraz coś analizować, to jeszcze parę różnych rzeczy mogłoby tutaj paść. Ale bardziej mi chodzi, żebyśmy byli wszyscy zainspirowani, żebyśmy byli świadomi, że Bóg ma w nas to właśnie stację dokującą, ja będę ciągle takiego technicznego określenia, może się wam to nie podobać, stację dokującą, do której on chce się przyłączyć i Duch Święty wtedy łączy się z naszym duchem i zaczyna się to, co się nazywa duchowe życie. W pierwszym liście do Tesaloniczan jeszcze Paweł mówi tak, ducha nie gaście, ducha Bożego. W tym wypadku jest napisane z dużej litery, ale żeby ducha nie gasić w sobie, to ten nasz duch, spisany z małej litery, musi być w odpowiednim stanie, żeby ten duch Boży mógł się w nim poruszać. Dlatego świadomość tej naszego ducha ludzkiego jest na tyle ważna, że to jest miejsce obecności, przebywania i start do oddziaływania na całą naszą istotę Ducha Świętego, który przychodzi z nieba. I ja na samym końcu napisałem sobie taką analogię, że nasz duch to jest taki duchowy mięsień. Wiecie, każdy mięsień potrzebuje swojej diety, swoich ćwiczeń, musi być wzmacniany, a będzie miał w swojej kontroli ciało i duszę. Kiedy będzie odwrotnie, to będziemy wchodzić w pokłady cielesności. Wiesz, więc ten nasz duchowy mięsień, ten nasz duch ludzki, który jest w nas, musi być dobrze odżywiany, dobrze to znaczy duchowo odżywiany, musi mieć odpowiednią duchową dietę, musi mieć też duchowe ćwiczenia i być duchowo wzmacniany, aby Święty Duch, który zamieszkuje w tobie i we mnie, miał tą platformę do oddziaływania na nasz umysł, na naszą cielesność, a poprzez nas na to wszystko, gdzie nas postawił, na Kościół, na dom, na rodzinę, na swoje życie, na innych ludzi, których spotykamy.